Witam ponownie. Jesteśmy przy kategorii U16, 2003 młodsi. Mamy międzynarodowy mecz, to turniej międzynarodowy Previdza. Jeden z najlepszych ośrodków szkolenia młodzieży na Słowacji kontra Ostrów Wielkopolski. 57-45 prowadzą Słowacy. Można się było tego spodziewać, bo tutaj Słowacy i Macedończycy będą dyktować warunki w tym turnieju. Czy ktoś stanie im na drodze? Może Krakowia? Nie wyspałeś się. Czy jesteście mocni? Czy jesteście mocni? A ja powiedziałem cięcy, jak Paul Silver, żeletki. Nie ma się co bać. No pewnie. Przecież co mam im powiedzieć, że jesteście mocni? Bo wy jesteście, nie? A oni się zaraz wystraszą. Ale w tej chwili jest time out, więc dwa słowa. Witam, Saliga. No niestety. Zamiast być na reprezentacji Polski, to jesteś tu. Dlaczego? Pytanko. Są lepsi. Wierzę, w tej chwili dwunastka gra na turnieju Olesiewiczów. Grają przeciwko juniorom. A ty się kręciłeś koło kadry, prawda? Kręciłem się. Na początek sezonu, czy to prawda, że już dajesz z góry? Tak, bez problemu. A twój kolega, drugi wysoki zawodnik, też pakuje. Ale ty lepsze damki dajesz. A górka? O, górka to skacze jak... O, trójeczki zaczął słychać. No nieźle, jeszcze z Wiślakami zamienię dwa słowa, bo to wasi przyjaciele, prawda? Witam serdecznie Białą Gwiazdę. Czy pójdziecie za ciosem i wygracie drugi turniej z rzędu? Przede wszystkim gratuluję. Nie wiem, czy wiecie, jesteście drużyną, która wygrała pierwszy turniej w Polsce w sezonie 2018-2019. Brawo! Ale prawdziwych mistrzów poznajemy nie jak zaczynają, tylko jak? I na jak zakończycie sezon 2018-2019? Będzie finał! Ćwierćfinał, półfinał, finał. Gargamel. Przyszłość polskiej koszykówki. Number 4. Ksywka Gargamel. Wiedziałeś? Za chwilę WKK Wrocław. Gratuluję pierwszego zwycięstwa. Teraz przeciwnik z wyższej półki. Ale czym mocniejszy przeciwnik, to więcej energii ci słabsi wydobywają z siebie, prawda? Czujecie się zmęczeni? Bo przez was ten my mamy poślizg. No bo wasz mecz był najdłuższy. 2 minuty do końca, 59-45. Prowadzą Słowacy. Nie ukrywajmy, polska koszykówka jest lepsza od słowackiej, ale akurat ten ośrodek jest bardzo dobry. Choć pan Rutkowski już wygrał chyba kiedyś w Previdzu, nie? Wygrałeś kiedyś w Previdzu, nie? Po przechwycie. Thank you.
Bo to oni gadali, że z Krakowią grają. Wy gracie z Wisłą, a nie z Krakowią. A, to co innego, to tu możecie im sypnąć. Krakowia jest mocniejsza od Wisły. Wiecie, co powiedzieli chłopcy z Krakowi, dlaczego nie wygrali z Bieliskiej? Bo nie było tego pierwszego kroku. Bo byli zmęczeni, prosto z obozu przyjechali. Ale po tym, jak się rozkręcili, to już pojechali z Wisłą. Ostatnie 2 sekundy. Spytam się naszego Gargamela. Jak tam po kontuzji? Pokaż te kolano. Ale już wszystko w porządku. Brakowało wam Gargamela, jak był kontuzjowany? Bardzo, nie? O, tu będzie teraz jazda. To na razie tyle. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z pucharu rektora AGH pozdrawia Zibi i Biała Gwiazda.